że zawody udane. Pogoda dopisała, chociaż zapowiadali tutaj burzę. Wszyscy wygrali, bo na tym polega ten sport. Brawo! Wszyscy wygrali, brawo dla wszystkich. I po kolei będziemy wręczać, tutaj witamy prezesa koła PZW w Bychawie. Także tutaj dziękujemy za udostępnienie łowiska przede wszystkim, bardzo równego łowiska, jak widać po wynikach. Myślę, że większość z Was to są potencjalnie przyszli członkowie PZW koła w Bychawie. Ja sobie pozwolę na zakończenie zabrać jeszcze głos z ogólnym podziękowaniem, ale już po wręczeniu nagród. Dobrze? Tutaj będziemy po kolei zapraszać wszystkich uczestników. No proszę. Wiktor Bielecki. Zapraszamy Wiktora. Wiktor. Gratuluję Ci, to jest zajęcie. Za udział. Za udział w zawodach, gratuluję. I chciałbym Cię widzieć na przyszły rok z jeszcze większymi wynikami. Dziękuję serdecznie. Gratuluję. Jeszcze. Każdy dostanie jeszcze prezent. Gratulacje. Zapraszamy Kacpra Hałasa. Kacper, gratuluję i dziękuję za udział. Widziałbym Cię w przyszłym roku z jeszcze większymi wynikami. Gratuluję. Poprosimy nie odchodzić, bo wśród wszystkich uczestników będą rozrysowane jeszcze nagrody specjalne. Zuzanna Janczak. No, Zuziu. Brawo. Zuziu, gratuluję. Brawo, wielkie brawa. Coraz więcej dziewczyn, kobiet w wędkarstwie. Bardzo nam na tym zależy. Zapraszamy. Gratuluję. Justyna Zawierucha. No Justynka. Witam, najmłodszy nasz wędkarz. Wszystkiego najlepszego. Życzę Ci samych sukcesów w przyszłości. Przyjmij ten medal. Proszę dla Ciebie. Wielkie gratulacje, jeszcze raz brawa. Brawa dla Zuzi. Prosimy Mateusza Długosza. No Mateusz już starszy zawodnik, gratuluję. Trzymaj się, wszystkiego najlepszego w przyszłym roku. Pobij rekord łowiska. Dyplom i sukcesu wszystkich. Wiktor Podkowski. Wiktor zgłaszał, że zawody za krótko trwają. Wiktor, w przyszłym roku poprawimy się, będzie dłużej. Wszystkiego najlepszego, trzymaj się. Gratulacje. Olga Janczak, zapraszamy. Ola, gratuluję, wszystkiego najlepszego. Tata niech częściej przyjeżdża z tobą na ryby, będzie lepiej. Już nie zabrakło medali, nie zabrakło. Dla wszystkich wystarczy, tylko medalce. Łukasz Czempiński, zapraszamy. Gratuluję Łukasz. Wyniku. Karol Hałas. Karol, gratuluję wyników. Przyjmij medal. Powodzenia w przyszłości. Szymon Sawicki. Czy
Szymon, gratuluję wyników i zapraszam na przyszły rok na zawody. Przemysław Malec. Gratuluję Przemek i zapraszam na przyszły rok na zawody. Szymon Smyk. Szymuś, gratuluję wyników i zapraszam na przyszły rok na zawody. Z dyplom, z nacięcie widzę, jest, ale dalej było w koszty. Adrian Książka. Widzisz, Adrian, jeszcze zdążysz na imprezę. Wojciech Kamiński. Najmłodszy zawodnik dzisiejszych zawodów. Najmłodszego zawodnika jesteś wielki. Na przyszły rok będziesz, wszystkich pobijesz. Jestem dumny z ciebie. Niech się boją, jak pomyślą, jak będą tak z tobą startować. Najwspanialszy. Brawo dla... I jeszcze raz brawo. I nagroda specjalna jeszcze. Poczekaj. Wybacz. A, nie uniesiesz. Dobrze. Gratulacje, tak? Wojtuś, jeszcze koszulka i czapeczka firmowa Piskary dla ciebie. Fantastycznie. Oskar Bierecki, zapraszamy. To jest zawodnik. Jest. Gratuluję, Oskar. I zapraszam na przyszłość. Brawo, pierwszy, wiem, że pierwszy raz udział. Bardzo ładny wynik. Także zapraszamy. Wiktoria Książka. Gratuluję, Wiktoria. I zapraszam na przyszły rok na zawody. Miło gościć takie młodzież. Gratulacje. Weronika Fila. Weronika, poducz tatę, żebym częściej przychodził z tobą na zawody, bo coś ostatnio rzadko przychodzi. Wszystkiego najlepszego ci życzę. Trzymaj się. Zapraszamy Norberta Kazybskiego. Brawo! Norbert. Cześć Norbert! Wszystkiego najlepszego, przyjmij ten medal. Zapraszam cię na przyszły rok, pobij wszystkich. Gratulacje. Zapraszamy Kornelię Kazybską. Kornelia! Trzymaj się, wszystkiego najlepszego. Ci życzę większych wyników na zawody. Gratuluję. No i przechodzimy już do finałowej trójki klasyfikacji indywidualnej dzisiejszych zawodów, ale może wcześniej wręczymy nagrodę za największą rybę. Największą rybę zawodów to był karpik 28 cm. Złowił Jakub Rybak. Zapraszamy, Jakubie. Jakub, gratulacje za największą rybę, no i w ogóle za udział w zawodach. Jeszcze niestety drugi raz. Także, stety. Gratulacje. Teraz siadacie się w rybą. I pierwsza trójka dzisiejszych zawodów. Wezmę tylko sobie wyniki, bo są bardzo istotne. Trzecie miejsce z wynikiem 1810 zajęła Julia Skrzypek. Zapraszamy, Julię. Brawo! Brawo! Juleczko, gratuluję ci. Pięknie, piękny wynik. Oby na przyszły rok jeszcze był fajniejszy. Poproś dziadka, żeby ci jeszcze lepiej poduczył. Tak jest, gratuluję. Trzymaj się. Ale tych chłopów pobiłaś. Pobiłeś wszystkich mężczyzn. I to się liczy. I dobrze, że tych chłopaków pobiłaś. Teraz stań sobie z nami. O, wszyscy. Czas dla fotoreporterów. Brawo dla Julii. Ślicznie.
Drugie miejsce wynikiem 2030 Jakub Robak. Zapraszam Jakub jeszcze raz. Jakub już medal ma. Gratuluję ci jeszcze raz, Jakub. Tak jest, gratuluję do domu, nie masz, proszę. Gratuluję. Suwenir. Puchar. No i czas dla fotoreporterów. No i pierwsze miejsce, bardzo ładnym wynikiem, 2620 punktów zdobyła Jagoda Zawierucha. Brawo! Jagódko, gratuluję ci, piękny wynik, pobiłaś wszystkich, najważniejsze i chłopaków, wszystkie pięknie, bardzo, gratuluję ci jeszcze raz. Gratuluję ci. Zapraszamy na przyszły rok. Proszę bardzo. I brawo tutaj zabieram. Wielkie brawo. Przejdziemy teraz do losowania nagród. Każdy pamięta swój numer stanowiska, a jeżeli nie pamięta, to ja mam tutaj ściągawkę. Może tak. Wiesz co? Tutaj mamy koszulki. Swój numer stanowiska. 11. Numer 11. Kto miał numer 11? Kto miał numer 11? Dzisiaj zapomniałem. A, jest. Numer 11. Proszę bardzo. Brawo. Gratulujemy. Gratulujemy w imieniu i... Zapraszamy. O, Wiktor. To też jakaś większa musi być. Gratuluję. Gratuluję. Jeszcze mamy... To jest koszulka. To jest akurat największa, tak? Tak. To jest taka koszulka. I losujemy 4 komplety. Wyrośnie, dorośnie, będzie pierwszy. Numer 10. 10. Gratuluję. Dobra, będzie. Dobra, będzie. Tam kaszkietówka. I kaszkietóweczka. Kolejne. Trzymaj się. Dziękujemy. Numer 14. O, jest właśnie dla ciebie. Taka specjalna. I jeszcze. 8. Numer 8. Osiem. No taki też się łatwiej. Powinna być dobra. Gratuluję. Numer 18. Super. Gratuluję. Ale fajnie. Słuchajcie, kochany, dorośnie do tej koszulki. No super, dorośnie do tej koszulki. Brawo. Mamy jeszcze nagrodę ufundowaną przez sędziego dzisiejszych zawodów. Andrzej, właściciel sklepu wędkarskiego w Kraśniku, Becja, ufundował wędkę. Co to jest, Andrzejku, za wędka Feder? Bardzo, bardzo fajna nagroda. I losujemy. Dobrze, potrząśnij, zamieszaj. Zamieszaj. 7. Numer 7. 7. No super. Super. No fajnie. Gratuluję. I w zawodach gruntowych. Super. Super. Dziękujemy mistrzyni za pomoc. I zapraszamy
w przyszłym roku na zawody, a swoją drogą zapraszam 5 czerwca, będą najprawdopodobniej na Zalewie Zębożyckim, taka duża impreza dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, także przede wszystkim rodzicom, jakby mogli znaleźli czas, to zapraszam już z dziećmi. Na pewno w przyszłym roku będziemy coś takiego organizować, także proszę śledzić ogłoszenia. Zaprosiłbym teraz wszystkich zwycięzców, czyli dzieci, do wspólnego zdjęcia tutaj do mnie. Proszę z medalami. Wszyscy uczestnicy. Araszowa, będzie informacja na stronie Piskari, będą zdjęcia, także zapraszam. Ja jeszcze... Zarządu Koła PZW Bychawa chciałem serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom za tak liczne przybycie. Jest nam bardzo miło gościć Was tutaj i naprawdę chcielibyśmy taką imprezę powtarzać co roku. Jest to fantastyczna rzecz, że młodzież no, ma okazję spędzać tak miło czas nad wodą, na łonie przyrody. Jest nam bardzo miło gościć Was i zapraszam Was na przyszły rok jak najbardziej. Zrobimy wszystko, żebyście no, mieli jeszcze większą uciechę. Dziękuję jeszcze raz za tak liczne przybycie w imieniu Zarządu Koła PZW Bychawa. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. W przyszłym roku zabierzcie kolegów, koleżanki, żeby Was było jeszcze więcej. To na pewno tutaj prezes nie odmówi, żebyśmy zarezerwowali sobie cały zbiornik, a nie tylko dwie gromy. Oczywiście. Do dyspozycji będzie cały zbiornik. Dla młodzieży zawsze wszystko. Dobra. Dziękujemy i zapraszamy za rok. W swoim imieniu chciałem podziękować.